was serdecznie. Słuchajcie, zróbmy hałas dla całego świata. Wrocław, pokażcie, jak się bawicie! Super, dzięki! Co tam jeszcze na scenach opowiada? Coś niesamowitego. Wielu artystów, tak? Grzegorz Stawiński przed chwilą, czy Łukasz Drwała, który też naprawdę niesamowicie zaśpiewał. Oni przychodzą na swoje te 5 minut, na 10 minut na tej scenie, tylko po to, żeby poczuć tą atmosferę, żeby razem z Państwem, z Wami, żeby razem z Wami pobić ten rekord tego świata. I oczywiście wszyscy muzycy, którzy są tutaj zawsze z nami od wielu lat, grają, są i to się dzieje, tak? Nie? Proszę bardzo, okazuje się, że jednak jest gitara. No, mówił, że nie ma. Jest, dobrze. A kto by pożyczył gitarę? Słuchajcie, przy okazji sprawdzimy, czy ktoś by pożyczył gdzieś jakąś gitarę, może gdzieś pośród tłumu? Proszę bardzo, jednak są ludzie, dobrze. Super. Już zabrakło. Czyli ta nasza akcja ma sens, słuchajcie, żeby dawać szansę wszystkim. Dobrze, proszę Państwa, my się tutaj powoli szykujemy, bo mamy tutaj sprawdzany sprzęt, co nie oznacza tylko, że za moment naprawdę kolejna legenda na naszej scenie, prawda, Darek? Tak. Po raz drugi we Wrocławiu i będzie miał dzisiaj koncert w Paryżu Stulecia, na który serdecznie Państwa zapraszam. I przypominam, że wszyscy gitarzyści, zarejestrowani gitarzyści mają prawo kupić tańsze bilety na dzisiaj, na koncert i na jutro, a będą naprawdę wielkie gwiazdy. Bo i Kamil Bednarek, i Mrozu, no i oczywiście wielu innych lordów. Dobra, oczywiście, i ogromny. Przez 3 dni ponad 40 artystów z Polski, z całego świata, którzy przyjeżdżają do Wrocławia. I zawsze, ja mam tą wielką przyjemność, że z nimi rozmawiam przed wyjściem. Oni uwielbiają Wrocław, uwielbiają wrocławską publiczność. Za tą energię, którą im dajecie. Bo pamiętajcie o tym, im wy dacie więcej energii, tym więcej energii popłynie ze sceny. A wiele energii już popłynęło na ręki, to wszystko było uwietrzone. Przypomnę tylko, że dzisiaj także klip był ukręcony, który będzie historycznym momentem, zapisem historycznego momentu w roku 2023. Przy okazji chcę pozdrowić wszystkich sąsiadów, którzy przybyli ze wschodu, którzy są dzisiaj razem z nami. Wy tam też wiecie, jak się robi roki i wiecie dobrze, że teraz nie jest najlżej, nie jest najłatwiej, że tak powiem, muzykę robić, ale wtedy, kiedy w sercu mocno gra, to być może nieco mocniej ta struna także zadzwoni. Mam nadzieję, że dzisiaj jesteście także razem z nami, że wspólnie stworzymy tą orkiestrę. Bez względu na to, whether you're from the west, whether you're from the east, whether you're from the central, no matter where you're from, if you came to Wrocław and you create the energy of the city and the energy of this festival, we want to thank you from the bottom of our hearts that you are still with us right here, no matter how many years passing. You are here. Who is from abroad? Raise your hand. Who came from abroad? Thank you so much, guys. Thank you so much for being right here. Thank you for keeping your guitars for us. And thank you for playing with us in 17 minutes. Thank you so much. A teraz, proszę, kochani moi, z wielką przyjemnością zapraszamy naprawdę wielkiego mistrza gitary, jednego z najlepszych gitarzystów na świecie, który po raz drugi jest we Wrocławiu. Przed Państwem, Steve Vai! Thank you.